Witamy w drugim wydaniu Wiadomości Szkolnych w roku 2015-2016. Na przełomie października i listopada bieżącego roku w naszej szkole miały miejsce trzy ważne wydarzenia. Została otworzona wystawa w Szkolnym Muzeum Historycznym. 20 października bieżącego roku w naszej szkole otwarto wystawę z okazji 28. rocznicy powstania Muzeum Historycznego. Uroczystość uświetniły zaproszone osoby. Specjalnymi gośćmi byli burmistrz miasta Zbąszynek pan Wiesław Czyczerski oraz przedstawiciel Muzeum w Świebodzinie. Października w Szkolnym Muzeum miało miejsce spotkanie z seniorami ze Zbąszynka. Podziwiali oni eksponaty, które przywoływały im wspomnienia z ich młodości. Dzień dobry, skąd pan wziął te wszystkie eksponaty? No moi drodzy, 20 października tego roku mija 28. rocznica powstania tego muzeum. W 1987 roku muzeum powstało. No i przez te 28 lat zbierałem te zbiory włącznie z uczniami, którzy uczęszczali do tej szkoły. Również ich rodzice czy osoby prywatne też donosiły zbiory. Teraz zbliża się 70. rocznica powstania naszej szkoły i właśnie myślę o przygotowaniu takiej listy darczyńców. Będzie okazja przedstawienia nazwisk, kto przyczynił się do tego, że tutaj mamy te eksponaty w szkole. A czy uczniowie chętnie angażowali się w pomoc przy tworzeniu tego muzeum? No muszę powiedzieć, że społeczność szkolna była bardzo zainteresowana. Wielu uczniów z wielu klas bezinteresownie, czy też tutaj w godzinach pozalekcyjnych, nawet na przerwach, przychodzili, pomagali, więc nie tylko w sensie takim tutaj organizacyjnym, ale także choćby czyszcząc zbiory, dokumenty, segregacja, czy też konserwacja. To wszystko trwało dość długo, bo półtora miesiącaśmy to przygotowywali, ale przy okazji dziękuję wszystkim uczniom, którzy pomagali, a w szczególności, a bym zapomniał, również nauczycielom. Przecież są tacy, którzy nauczyciele tutaj technicznie mi pomagali w tłumaczeniu na język polski właśnie dokumentów niemieckich, jak pani Tatiana Zalewska, Maria Zalewska, czy pani Katarzyna Pacyna. No, pani dyrektor organizacyjnie również. Także zapraszam do zwiedzania muzeum w każdy dzień tygodnia na długiej przerwie, na długi okres. Dziękujemy bardzo. Naszą szkołę odwiedziły przedszkolaki. Dzień dobry! 22 października bieżącego roku dyrekcja naszej szkoły wraz z panem Marcinem Kumkę zaprosiła grupę Biedronki z przedszkola pod Muchomorkiem w Zbąszynku. Dzieci zwiedziły makietę kolejki oraz szkołę wraz z wychowawczynią panią Magdaleną Olender. Nasi uczniowie przedstawili historię makiety. Dodatkową atrakcją przygotowaną przez uczniów była projekcja filmu Tomek i przyjaciele. Po dwóch godzinach mile spędzonego czasu przedszkolaki otrzymały słodki poczęstunek. Odbyła się uroczystość Dnia Pierwszaka. 30 października bieżącego roku przywitaliśmy klasy pierwsze. Uroczystość Dnia Pierwszaka odbyła się pod hasłem Kot też człowiek. Upaliłaś na pomoc. Na początku klasy pierwsze zaprezentowały wybrane kierunki. Konkurencjami były zaprezentowanie kreatywnej mumii, taniec w parach, picie mleka oraz quiz dotyczący wiedzy o szkole. Uczniowie klas pierwszych otrzymali zadanie narysowania kota oraz wzięli udział w torze przeszkód. Pierwszoklasiści konkurowali również w karaoke. Kochaj mnie, nie przypomnę, jak zapalę.
Zadaniem wychowawców klas pierwszych było rozpoznanie po głosie swoich uczniów. Spłuczek z płuczkiem mruczka i niechcący huknął żuczka, ale heca wnuczek mruknął i z kruchotem w hełm się stuknął. Zmagania oceniało jury, w którego skład wchodzili pani dyrektor Ewa Omelczuk, pan Jerzy Skrzypczak oraz dwie uczennice klasy drugiej A. Czwarte miejsce zajęła klasa pierwsza W1, trzecie miejsce klasa pierwsza EA, drugie miejsce klasa pierwsza IM, wygrała klasa pierwsza A.